Bądź mną. Anon level 15. Miej kilku znajomych. Wszyscy lubicie Urban Exploring. Mieszkacie na zadupiu, gdzie jest pełno opuszczonych budynków, ruin, bunkrów i baz polowych żulów. Najniebezpieczniejsze i najgorsze jest jak te jebana łaszczańcy zrobią sobie taką bazę pod potencjalnym miejscem wypadu albo jeszcze lepiej, w środku. No I nie wiesz, czy już można wbijać, czy te luje jeszcze tam siedzą. Raz jak poszliśmy sprawdzić, to staliśmy od ich bazy ze 100 metrów i się okazało, że jeden z nich był akurat na ruchańsku i zaczął nas gonić gif. A, tak w ogóle to mam nieważny paszport. Po co ja do chuja kapitana o tym piszę? Chcieli się wybrać do najstraszniejszej miejscówki. Nie wiem czemu wszyscy się tak bali tego miejsca. To był normalny dom. Nawet nie tak stary, trochę posprejowany jak wszystkie inne, ale nigdy nie widziałem tam żla, więc w sumie coś musi w tym być. Raz nawet spytałem się dziąku, o co chodzi z tym miejscem. Kościej. Nazwaliśmy go tak, bo stanął mu na wycieczce, kiedy oglądaliśmy słynny horror i cały czas wymyślał straszne historie. Od razu mówię jakiś gówna stylu zabili tam sześć osób w sześć miesięcy, w sześć dni. Albo satanistyczne żule. Tak, taka grupa żuli naprawdę istnieje. Zrobili tam sobie miejsce do rytuałów. I najlepsze. Znalazł tam kiedyś pastę o Żydzie Fejlbl napisaną krwią. No kurwa, XD. Ten debil chciał mi wmówić, że znalazł zaginioną pastę w byle jakim domku, w którym randomowy Janusz napierdalał swoją Grażynę. Spytałem się starca, był z nas najstarszy, najchłodniejszy i najmądrzejszy. A on tylko, no nie wiem Anon, po prostu się tam nie zbliżaj. Jak nikt tam nie chodzi, to dziwne, wiem, ale lepiej być ostrożnym. Faktycznie mogą być tam żule sataniści. Tak, sam ich widziałem, nie zmyślam. Ale wracając do chęci wybrania się do rzekomej bazy żuli satanistów. Tak, oni naprawdę istnieją. Pytam się starca, czy idzie. A on, Anon, jeszcze dupa miła, a poza tym to miejsce jest nudne. Po prostu opuszczony dom. No zajebisty kumpel, kurwa. Sam nas ciąga po takich nudnych miejscówkach, a teraz narzeka. Inni, czyli Grube. Wiadomo, czemu akurat tak się nazywa. I Żul. Ten idiota zawsze jak widzi Żula, to albo się z nim wita, albo nawiązuje konwersację. I za każdym razem kończy się to gonieniem Żula Gif. Kościej pewnie też by nie poszedł, ale przerwałem mu rozmowę z loszką 8 na 10 która strasznie mu się podobała. I mówię: Kościej, idziesz do tego opuszczonego domu w ten weekend? A on powiedział z ostrym, kurwem: Nie, on boję się tego miejsca i weź już wybier dalej. Luszka się na niego popatrzyła jak na ciepłą ciotkę, którą był, a ja tylko dodam. Nowe, kostuch. Zwykłe o domu się boisz, ale z ciebie ciepła ciota. Ten już kurwiony, wkurwiony i pogardliwym spojrzeniem Lożki przystał na moją propozycję. Weszliśmy z domu w około 15:00. Wzięliśmy ze sobą kilka monsterków, jakieś latarki, piwo do uspokojenia ewentualnego żula, żebyśmy mogli w spokoju odejść i noże, żeby odstraszyć większą grupę żuli czyli maksymalnie trzech, bo inaczej to byśmy tylko ich bardziej wkurwili. Ja wziąłem taki wykurwisty motylkowy, a kościół zajebał starej strzawki. Idąc do tego domu, kościół cały czas zatrzymywał się na sikańsko, i inne ruchańsko i pierdoli ciągle, że jest zmęczony oraz głodny. Przez tego debile, jak doszliśmy do miejsca, to zaczęło się już robić ciemno. No ale, męski to rozrodczy. Wchodzimy do środka oknem, już dawno rozwalonym. Czuj nudno, człowiek. W środku praktycznie nic nie ma. Jedyne, co zostało, to stara, opuszczona kanapa, kilka zaschniętych klei oraz stolce pozostawione przez żuli. Jedno z nich było równie kanciaste i żółte. Chodzimy z kościołem po parterze i cały czas próbuję go zaciągnąć na pierdolat, a ten ciepłaciota pierdolił o tym, że tam na pewno są żule sataniści. Tak? Jeden z nich nas gonił. Albo, że sufit się załamie, albo, że wydepnie w jakieś gówno na schodach, poślizgnie się i rozwali sobie łeb. Jak zaczęło się robić konkretnie ciemno, to próbowałem go zaciągnąć na górę na siłę. Ten ochycił się od stającej deski na ścianie, gdzie z biegiem okoczności były drzwi do piwnicy. I razem wpierdoliliśmy się do środka.